moi drodzy, raz jeszcze. Dzisiaj jedziemy w takie szybkie miejsce, że tak powiem. Dostałem informację tutaj, aby sprawdzić jeden z takich cieków, których nie przypuszczałbym, że będą drobiny jakiekolwiek. Ale z ciekawości, korzystając z pogody, jadę zobaczyć, co tam się dzieje. Taka informacja dla Was kolejna. Sprawdzajcie wszystkie rzeczki, każdy strumień, który w swojej nazwie tylko posiada słowo złota. Jeżeli to będzie złoty strumyk, złoty potok, nieważne, czy jesteście na Dolnym Śląsku, czy jesteście na Podkarpaciu, czy w Bieszczadach, jeżeli macie w swojej okolicy jakąkolwiek rzeczkę, strumień, potok, który gdzieś tam w nazwie ma złoty, złota, złoty strumień, złota rzeczka, złoty rów, warto to sprawdzać. Te nazwy nie biorą się znikąd. Ludzie nadawali nazwy takim miejscom ze względu właśnie na to, że występowało tam złoto. Wydobycie tego złota mogło być w niektórych okresach cywilizacyjnych nieopłacalne ze względu na to, że cena złota była bardzo ruchoma. Więc jeżeli cena złota spadała, no to wszystkie te teoretycznie złotodajne miejsca przestawały być eksploatowane. Złota cena rosła, no to nagle opłacało się ten materiał stamtąd ruszyć. Więc bardzo ważna wskazówka, wszelkie strumienie, wszelkie rzeczki, które mają w swojej nazwie złota, obowiązkowo należy sprawdzać, bo okazuje się, dostaję tutaj informacje od niektórych z Was, że są ciekawe drobinki się w nich trafiają. Także zapraszam na kolejną wyprawę. Tym razem lecimy na skarpy tak zwane, czyli w miejsca, gdzie rzeka odkłada materiał przy powodzi. Normalnie, przy normalnym stanie rzeki nie ma tam nic. Rzeka płynie zupełnie innym korytem. Jeżeli rzeka się podnosi o 2 metry do góry, wtedy właśnie miejsce, które dzisiaj będziemy sprawdzać, jest zasilane materiałem takim ciekawym i tam odkładany. Rzeka później naturalnie spada w dół, ale materiał zostaje w tych miejscach, więc będziemy to dzisiaj badali. Oczywiście korzystam dzisiaj z płuczki średniej, małej. Zobaczymy, na co pozwoli. Jest trochę zimno. Zobaczcie, tu jest. Stąd pobrałem wiadereczko materiału, to jest taka nieduża dziura. Jak widać, tutaj materiał jest poukładany ciasno, duże głazy, mniejsze. To rzeka zostawia przy potężnych powodziach, wynosi ten materiał dosyć daleko od wody, więc zalega to często w takich niepozornych miejscach. Także warto takie miejsca sprawdzać również. Zaraz zobaczycie, ile z tej dziurki udało się wypłukać złocin i granacików. Szybka akcja. Wiaderko wstępnie skoncentrowane przez sito Goldhoga. Podajemy na... Tym razem dzisiaj mam średnią płuczkę ze sobą, bo mam mało czasu. I takim tempem, jak ja w tej chwili podaję, można spokojnie zasilać ten sprzęt. Wykorzystałem sobie tutaj konstrukcję czyjąś, która tutaj ładnie spiętrza wodę, jest upad. To jest idealne ustawienie maszyny. Materiał bardzo szybko znika. Z tyłu zarostkami bardzo fajnie pracuje. Tu mamy trochę gliny na początku, więc muszę ją trochę wolniej przepuszczać. O. I elegancko. Zwróćcie uwagę na te rzeźby z lodu, jak pięknie wyglądają. Niestety mamy taką pogodę, jaką mamy, więc trzeba się tutaj z tym pogodzić. I tak to wygląda mniej więcej. Bardzo szybka akcja, czyli zakładam, że nie znam tej rzeki w ogóle. Chciałbym sprawdzić, co tutaj w niej się dzieje. Przyjeżdżam z takim sprzętem, koncentruję sobie wiaderko z wybranego miejsca. Po czym tyle, ile ten filmik trwa, tyle czasu zajmie mi przepłukanie tego materiału, więc robię to w czasie rzeczywistym, żeby tutaj nikogo nie wprowadzać w błąd. Sami zobaczcie, jak to płynnie idzie. Dzisiaj mamy piękną pogodę, jest słoneczko, co prawda zapowiadali mróz, ale to dopiero w nocy, więc szkoda mi było taki dzień zmarnować. Proszę zobaczyć, przepięknie materiał pracuje. Postaram się to lokalizować blisko. Widzicie, co się dzieje z zarobkami? Zarobkami musi się po prostu dziać. Tam materiał musi zapieprzeć, cały czas musi się kręcić. Wtedy będzie ta guma działała tak, jak ma działać.
jeżeli trafiamy na kawałek gliny, dobrze jest go rozgnieść wcześniej. Często w tej glinie znajdują się bardzo fajne rzeczy. Muszę dolać troszkę wody. Ciężko się kopie tym. I lecimy sobie. Powolutku. Sezon tuż, tuż. Jeszcze myślę kilka tygodni będzie chłodno. A później najlepszy okres, czyli wiosna, kiedy jeszcze zielsko do końca nie ruszyło, wtedy jakby najskuteczniej można docierać do takich miejsc, które normalnie później w pełni lata są pozarastane, więc... Ale to jest ubite. Materiał, który tutaj płucze, nie pochodzi bezpośrednio z rzeki, jest wykopany troszeczkę wyżej. Na tak zwanym starym brzegu rzeki, ale kamieni tam jest gród, wygląda identycznie jak ten kopany przy samej wodzie, więc to są miejsca, w których rzeka kiedyś składowała przy wysokich stanach najlepsze swoje skarby. O, proszę bardzo, to jest taki króciutki film instruktażowy, który trwa, jest w skali 1:1, czyli nie jest cięty w żaden sposób. Chcę wam pokazać mniej więcej, trochę zły materiał, gliniasty jest, więc muszę się z nim troszeczkę inaczej obchodzić. Stawia opory przy nabieraniu, ale myślę, że damy radę. I tak to mniej więcej, ja już widzę, że guma jest po prostu wypełniona czarnym materiałem, zarostkami. W misce testowej znalazłem parę fajnych granacików, więc podejrzewam, że one się tutaj też ukażą. Jakieś ładne. No i tak to mniej więcej wygląda. Możemy położyć sobie, ja odpracuję taką małą szyselką dzisiaj, bo łopata tutaj by była niewygodna. No proszę zobaczyć, kładę go. Ten rozmiar tego przodu ma znaczenie z tego względu, że pozwala nam jakby swobodnie sobie tutaj położyć materiał i... O. I to jest mniej więcej to... Cała filozofia tak naprawdę. Gdybyśmy mieli to wiadro przepukać na misce, zajęłoby to nam naprawdę, myślę, że dobre pół godziny albo lepiej, ponieważ jest tutaj bardzo dużo czarnego piasku, więc byłby ten materiał praktycznie... Przeszkadza ten piasek przy płukaniu na miejsce, bo on wypełnia jakby... Wszystko... Zamarza mi to, chyba dlatego przepnę. Ale już kończymy, niewiele zostało. Przerwy, które jakby naturalnie mają miejsce ze względu na to, że sięgam po kolejną łopatkę, pozwalają tej gumie się bardzo fajnie wypłukać w tym czasie, więc jakby zwalnia nam to miejsce na kolejne drobiny, kolejne granaciki, kolejny czarny piasek. Oj, zamarza, normalnie dzisiaj zamarza materiał, bo to jeszcze nie było. Muszę jednak, ciężko mi będzie to zrobić jedną ręką. Nie wziąłem dzisiaj uchwytu na głowę, na kamerę. Zapomniałem. Ale może jakoś to się uda zrobić. Pomożemy sobie trochę wodą. Nie stoi na przeszkodzie, aby podawać ten materiał również w taki sposób. Jeżeli to ma nam przyspieszyć trochę pracę, to bardzo, bardzo proszę bardzo.
tutaj widzicie, że woda dosyć żwawo zasuwa przez to korytko. I takie ustawienie lubię najbardziej, ponieważ wtedy wiem, że ten materiał jest prawidłowo przepłukiwany. Warto płukać wiadro bardzo dokładnie do końca, ponieważ te najlepsze kawałki czasami, jak już pozbędziemy się całego szlichu, zostają na samym dnie wiadra. Wyciągamy teraz korytko, delikatnie podnosząc tylko przód. Pyk. I mamy je całe na zewnątrz. Z całego takiego dosyć dużego wiadra, ona ma chyba 20 litrów, zostaje nam tyle, co mamy w miejsce w tej chwili. To jest ten koncentrat, który płucznia zamienia z dużej ilości w małą ilość. Ona koncentruje wszystko to, co nas interesuje. Widzę tutaj bardzo dużo granatów, widzę tutaj różnych dużo dobroci. Złociny na pewno też tu są. Granaciki naprawdę fajne się pokazują. O wiele ładniejsze niż w rzece. Myślę, że ten nasyp, który mamy oddalony od rzeki paręset metrów, można będzie ładnie spenetrować przy najbliższej okazji. Tak, postaram się to odpłukać, aby pokazać wam, co w takiej ilości małej się znalazło. Na razie to wrzucam do wiadra, ponieważ będę się powolutku kierował w stronę domu. Dzisiejszy wyjazd jest taki, można powiedzieć, nieplanowany. W związku z tym nie będę tutaj teraz tego płukał, ale widzicie, jakie to są ilości. No, to jest naprawdę w porównaniu do, powiedzmy, że jest to 1/20, nawet nie. Myślę, że około 1/40 tego, co było w tym wiaderku. Więc taka jest skuteczność koncentracji gumy. Dobra, za chwilę wracamy. Słuchajcie, jak to wygląda, nie ma tutaj naprawdę w tym nic trudnego. Skoncentrowanie wiaderka zajmuje 5 minut. Przepuszczenie go też gdzieś około 5, może 10 maksymalnie. Dosyć szybka zabawa, widzieliście, ile z tego wychodzi. Są oczywiście miejsca, gdzie z takiego wiadra będzie 3 razy tyle dobroci. Także zachęcam was do zabawy. Jest to naprawdę fajna frajda. Jak ktoś złapie papcyla, no to jest jakby ciężko z tego wyskoczyć, ponieważ każdy wyjazd jest inny i każde kopanie, każda rura jest inna, każde płukanie jest inne, także efekty są też inne. Z czasem nabierzecie doświadczenia, będziecie coraz bardziej wprawnymi poszukiwaczami. I tak to wygląda, także zachęcam was raz jeszcze. Oczywiście z głową na miejscu nad wodą. Pamiętajcie, że nie jesteśmy sami, może ktoś przyjechać też chcieć skorzystać, więc już nie mówię o tym, żeby zasypywać ze sobą jakoś intensywnie te miejsca, bo czasami jest to niemożliwe. Jeżeli kopiecie gdzieś w rzece, to rzeka tak naprawdę sama sobie wyrówna te otworki. Ale oczywiście takie podstawowe zasady nad wodą, czyli nie zostawiamy po sobie śmieci, nie zostawiamy po sobie różnych cudów. Starajcie się to mniej więcej tak zrobić, żeby następnym razem, jak ktoś przyjedzie, żeby też sprawiło mu to przyjemność i żeby nie było to dla niego problemu. Także to tyle na razie. Pozdrawiam was wszystkich raz jeszcze. Dzięki, że jesteście z nami. Pani, kolejna informacja. W sumie taka bardziej ciekawostka dla tych, którzy są zainteresowani tematem. Co robimy ze szlichem, który przywozimy ze sobą? Przynajmniej co ja z nim robię, z materiałem, który przywożę z nad rzeki. Wstępnie jest on zawsze odsiewany przez takie dwa sitka. To większe z dziurami porobionymi i takie malutkie na dole, które można dostać w marketach jako sitko z nierdzewki. O bardzo małym takim oczku, bodajże 2 mm, czy tam 1,5 mm. Cały materiał, który przywożę, wrzucam sobie na tą miseczkę. Wszystko, co większe, zostaje na niej. To jest odkładane, przeglądane i odkładane. Wszystko, co jest mniejsze niż te otwory, wpada na to sitko. Na tym sitku zostaje szlich. Zostaje taki w sumie żwirek,
całe drobinki i wszystko, co ciekawe, wpada dalej do miski, czy tam do wiaderka, który będziemy płukali, ale to, co zostaje na tym sitku, zawsze odkładam. I ląduje to u mnie w takim dosyć znacznym kalfasiku i to sobie magazynuję. Kiedyś przez przypadek mam taki magnes neodymowy, który ma gdzieś około 250 kg, przynajmniej tak był podawany w parametrach. Tym magnesem po tym szlichu, jeżeli przemieszczałem się tutaj kiedyś, próbowałem wyciągać stąd takie magnetyczne frakcje, przez przypadek zobaczyłem, że ten magnes przyciąga, jak zobaczycie, bardzo dużo granacików. Widać je tutaj na czerwono. Jest ich naprawdę sporo. Oprócz tego oczywiście jest bardzo dużo innych kamieni, ale między innymi te granaciki, które tutaj się znajdowały, mnie zainspirowały do tego, żeby sprawdzić, czy da się je skutecznie wyciągać ze szlichu. Co się okazało? Ruszam takim magnesem po szlichu jakiś czas, zrzucam sobie później to do pojemniczka osobnego, ściągam to po prostu palcem i tak po jakimś czasie zbiera nam się taka dosyć znaczna ilość szlichu. Znaczy szlichu, to już są w sumie kamyczki takie, które są magnetyczne. I to suszę, to musi być suche. Rozkładam sobie to na jakiejś większej powierzchni i przebieram. Z takiej ilości z ostatniego wypadu wybrałem granatów, no taką znaczną fiolkę. Jest ich tutaj naprawdę sporo. Zaraz pokażę Wam zdjęcie, jak to wygląda wyciągnięte. Więc fajna sprawa. Można poza oczywiście złotem i tym, co wypłuczemy ze szlichu, jeżeli ktoś z Was posiada taki magnes neodymowy, może bardzo skutecznie za pośrednictwem takiego magnesu wyciągać granaciki. Jak zobaczycie, one dosyć łatwo od niego spadają. Teoretycznie można nim trzepnąć i to zleci. I znowu wkładamy to do szlichu. I znowu w tym szlichu delikatnie po tym piaseczku łapiemy wszystko, co... O, i zobaczcie, i znowu jest czerwono. Oczywiście łapiemy przy okazji inne rzeczy, ale zobaczcie, jak dużo jest tutaj tych, ja tutaj widzę ich z 15, z 20. Czasami trafiają się większe, czasami mniejsze. Generalnie większość z nich łapie się na obwodzie magnesu i nie łapią się na środku i bardzo łatwo jest je później zrzucić do pojemniczka, bo wystarczy nieraz strzepnąć i większość tego spada, bądź też lekko zsunąć to palcem. Także bardzo fajna sprawa. Można w ten sposób naprawdę ciekawe rzeczy z tego szlichu później wyciągnąć. I taki materiał zawiera bardzo dużo tych granatów. Ich jest oczywiście tam setki tysięcy maleńkich, maluteńkich, ale te większe, te ciekawsze możemy sobie spokojnie powyciągać. Czyli kolejność jest taka, że segregujemy to przez dwa sitka, większe i mniejsze pod spodem. I to, co zostaje nam na tym mniejszym, odkładamy sobie i później możemy to przeglądać w wolnej chwili. Na przykład tak jak teraz, kiedy jest temperatura bardzo niska i za bardzo nie możemy jeździć płukać. I słuchajcie, jeździmy magnesem. Zrzucam sobie tutaj to na łyżeczkę z boku wszystko. Ładnie mi to spada. Po kilkunastu razach zostaje mi w łyżce taki materiał. Magnes ma to do siebie, że z takiej większej wysokości będzie łapał tylko, ja nie dotykam teraz, to jest łyżka chyba z nierdzewki. Przejeżdżam tylko nad tym szlichem, który wybrałem. Magnes wyłapuje tylko te najcięższe kamyczki, zostawiając nam granaciki poniżej. I tak postaram się Wam to trochę rozłożyć, żeby to było widać. Zobaczcie, co tutaj zostaje. Zobaczcie. Jest ich tutaj dosyć sporo. I to rozłożymy sobie nawet na jakimś białym naczyniu, czy też srebrnym, jak mamy fajne oświetlenie, to one zaraz ładnie się podświetlają. Sami widzicie, ile tego tu jest. Tak to wygląda. To są te granaciki, które udało mi się odpłukać tym razem. Znaczy wybrać magnesem. Tam jest jeszcze parę jakichś takich bezbarwnych kuleczek nieznanego pochodzenia, jest parę sferulek, ale generalnie wszystko to było magnetyczne i udało się wybrać za pomocą magnesu. Także
ciekawe zajęcie na takie zimne dni, kiedy nie możecie wsadzić łapy do wody, a nie za bardzo jest jak też pojechać. Zawsze można się pobawić z tym szlichem dodatkowo i wyciągnąć takie piękności przy pomocy zwykłego magnesu neodymowego. Myślę, że będzie to fajna frajda. Widzicie, nie jest tego mało. Zrobiłem to tak pobieżnie, bo jakby tutaj na potrzeby filmu, żeby pokazać Wam, że jest to możliwe, ale oczywiście dla cierpliwych ludzi, którzy będą mieli czas, mogą się naprawdę przyłożyć i wybrać to w całości. W związku z tym no, pokazałem to Wam na takiej białej pleksie, żeby to ładnie było widać. Bardzo fajny materiał, bardzo fajna zabawa. Także pamiętajcie, złoto to nie wszystko. Przywozicie w wiaderkach ze szlichem ze sobą naprawdę różnie takie ciekawostki. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. To jest po prostu inny świat. To wszystko zostało wybrane magnesikiem ze szlichu przywożonego. Taka ciekawostka. No, ale generalnie większość jest magnetyczna. Kilka takich ciekawszych jakichś kamyczków wrzuciłem po prostu z ciekawości, bo były znalezione w szlichu. Ale wszystkie granaty, wszystkie tutaj spinele, bo pewnie chyba też tutaj się trafiają. Wszystko magnetyczne, panowie. Także zachęcam do grzebania magnesem w szlichu. Sami zobaczycie, jakie to jest proste.